Niko Demierzewski z nami na 24 godziny przed pierwszą walką od 14 miesięcy, 15 miesięcy. Długo ten czas, długi czas nie było, ale wracasz. Ale jak zapytałem cię poza kamerą, to powiedziałeś, że ty nie odczułeś, jakby to była jakaś długa przerwa. No, oczywiście, nie, witam serdecznie. Oczywiście, że nie odczułem, dlatego że postawiłem sprawę jasną sobie w głowie. Sytuacja skończyła się jak skończyła. Zostałem na rok zawieszenia, aczkolwiek i ty i ja znamy zawodników, czy z Polski, czy nie z Polski, którzy nawet nie mając jakichś tam ekscesów pozaringowych, boksują rzadziej niż raz w roku. Także no tak to zostawmy. Rok po prostu nie walczyłem, rok minął, po roku wracam i tyle. Okay. Co się przez ten rok z tobą działo? Bo tak patrząc po tym chociażby, co pokazywałeś na Facebooku, w mediach społecznościowych, to wyglądało, jakbyś tak z sali za bardzo nie wychodził. Broń Boże, ja żyję boksem, żyję sportem, żyję tym wszystkim, dlatego nigdy w życiu nie, przez ten rok czasu nie naszła w ogóle mnie taka chęć, żeby z tej sali się ulotnić. Miałem przy sobie ludzi, którzy również mnie w tym napędzali i nie przestali we mnie wierzyć, dlatego stoję dzisiaj tu i jutro mam okazję zaboksować w walce wieczoru, co jest poniekąd takim małym kroczkiem naprzód po tych dwóch krokach, które zrobiłem w tył, tak? Także no, co tu dużo mówisz, no ja muszę jutro wyjść i zaboksować i nie zastanawiać się nad tym, co było, nad tym, co będzie. Liczy się tylko jutro i tyle. Zmienił się twój sztab szkoleniowy, nie masz trenera Rafała Kałużnego. Pojawił się nowy człowiek. Dlaczego? Bo ja miałem wrażenie zawsze, jak was obserwowałem jeszcze na sali z Marcinem Rekowskim, że wy się doskonale rozumiecie. Oczywiście, że tak. Jednakże sport jest też poniekąd przyjacielskim i partnerskim, że tak powiem, w tym chodzi o przyjacielstwo i o partnerstwo. Razem podjęliśmy to, że po prostu tą decyzję, że kończymy współpracę. Nie było to, broń Boże, w żadnej kłótni czy w czymś. Została podjęta taka decyzja. Z mojej strony ja przyjąłem ją na chłodno, rozumiem wszystko, jeżeli nie, to nie. Powiem tak, z obecnym moim trenerem Maciejem Brzostkiem znam się od paru ładnych lat, jednakże nigdy nie miałem wcześniej do czynienia z jego metodami treningów. Doszedł nowy człowiek do tego wszystkiego, doszedł trener od przygotowania fizycznego, Adrian Hoffman, i pierwszy raz tak naprawdę odbyłem pełen obóz z przygotowaniem fizycznym, sparingowym obojgiem trenerów, tak? Mhm. Czyli tak naprawdę mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, że pierwszy raz w życiu tak naprawdę przyszedłem pełen obóz, pracując naprawdę codziennie na sali z jednym i z drugim trenerem. Mhm. Także mam nadzieję, że to zaplusuje, bo nie wiem tak naprawdę jak to wszystko jutro wyjdzie, bo to jest taki, powiedzmy, eksperyment, tak? Mhm. Jednakże no ja mówię, co by tu nie powiedzieć, ja muszę mieć chłodną głowę, wyjść i boksować, tak? No dobra, ale nowy trener kojarzy mi się ze zmianami, bo gdzieś każdy trener po swojemu chce zawodnika poustawiać. Ty miałeś dużo czasu, żeby się z nowym trenerem, czy też z nowym starym trenerem, jak mówisz, gdzieś na sali treningowej dopasować. Co w twoim boksie się zmieni teraz? Bałem się troszeczkę tego pytania, ponieważ ja po części już może młodym, a może nie młodym, gdzieś tam jestem ukształtowanym zawodnikiem i ustaliliśmy też z moim trenerem, żeby za bardzo nie zmieniać tego starego Nikodema Majerskiego, tylko dać mu kilka nowych atrybutów do walki. Zawsze miałem młotek, no ale z młotkiem tak za bardzo ciężko z samym młotkiem jest coś wyrzeźbić, dlatego dostałem w drugą rękę dłuto, no i zobaczymy, jak to jutro wyjdzie to rzeźbienie. Okay. Zmienił się twój rywal, w sumie na niedługo przed walką. Miałeś boksować z Kubiczem, boksujesz z Oleksyjenką, w jakikolwiek sposób to zaburzyło twoje przygotowania? Inaczej może, ponieważ ta walka z Kubiczem też miała być poniekąd, po części podejrzewam, gdzieś tam konfrontacją taką medialną między trójką cruiserów Cieślak, Masternak, Jerzewski. Bardzo się nastawiliśmy po tego Kubicza, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej w wywiadzie, to nie on daje takie świetne walki, tylko jest tak strasznie niewygodny i w tej swojej niewygodzie po prostu dochodzi do tego, że te walki może są nudne dla oka, ale on jednak wytrzymuje do końcowych rund. Dlatego gdzieś tam chcieliśmy pokazać, że można go fajnie i sprytnie ograć. Aczkolwiek, no tak jak mówię, zmienił się rywal. Trudno, takie rzeczy się zdarzają. W boksie olimpijskim, ja podkreślam zawsze, chłopacy boksują ćwierćfinał w piątek z kim innym, półfinał w sobotę z kim innym i w niedzielę finał jeszcze z kimś innym. Także
że tutaj trzeba wyjść i boksować. No to wszystko jest w głowie. Wszystko jest tylko w głowie. Okay. Miałeś prowadzić korespondencyjny pojedynek z Cieślakiem Masternakiem, a wyszło na to, że będziesz go prowadził z Adamem Balskim, tak? Bo on też boksował z Oleksyjem. Można tak powiedzieć, ja tylko gdybam, bo ja nie ode mnie ustalenia, ja nie wybieram zawodników, ja nie mam na zasadzie wyboru 5 zawodników, o, bierzemy tego. Ja, to co podkreślałem kiedyś i podkreślałem, że przed walką nawet z samym Michałem, na którego bardzo dużo osób stawiało i stawia dalej oczywiście, wychodzimy i boksujemy z każdym, bo na tym polega sport, a jeżeli my chcemy o czymś myśleć, to musimy wychodzić i boksować z każdym, tak, a nie wybierać i nie dobierać sobie zawodników. Zapytałem o to, ponieważ na Twitterze nawiązała się już dobrych kilka tygodni temu dyskusja między tobą a Mateuszem Borkiem odnośnie propozycji walki na Polsat Boxing Night, chyba właśnie z Adamem Balskim. Ja to krótko kwituję, bo ponieważ nie interesują mnie po pierwsze rozmowy na Twitterze. Ja nie rozmawiam z nikim na Twitterze. Ja tylko ci przerwę, to ty tam odpowiadałeś, tak, osobiście, czy ktoś za ciebie? Nie, ja odpowiadam, ja osobiście prowadzę swój, ja odpowiadam. Aczkolwiek ukrócając ten temat, bo tu nie ma naprawdę o czym rozmawiać, było wstępne zapytanie, masz rację, było wstępne zapytanie Adama Balskiego, gdzie, jak, za ile, nic. Także nie ma żadnej oferty. Nie rozmawiamy. Ja ustaliłem oczywiście z panem Mateuszem, że jeżeli będziemy chcieli konkretnie rozmawiać, po mojej walce. Nie interesuje mnie nic do dnia jutrzejszego wieczoru, bo ja nie wiem tak naprawdę. Mam nadzieję i jestem przekonany, że moja ręka pójdzie w górę, ale ja nie wiem, czy ja złamę nos, czy ja złamę rękę. Ja nie mam pojęcia. Boks jest specyficznym sportem, no i kontuzyjnym bardzo. Dlatego nie rozmawiajmy do jutrzejszego wieczora, a bodajże do poniedziałku przyszłego tygodnia o żadnym innym występie, jak tylko jutrzejszym. Bo jutrzejszy występ się liczy tak najbardziej. Okay, no w takim razie życzę ci wygranej, bez kontuzji. Nie mogę podziękować, życz mi zdrowia, to będzie najlepsza opcja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.